Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilathis, zapraszam was na kolejny odcinek z gry Stoneheart. I jesteśmy tutaj przy tym naszym budyneczku, który będzie nam służył za takie miejsce przejściowe między w ogóle jedynym wyjściem, a wejściem do bazy. No i oni tutaj noszą materiały, jeden właściwie nasz robotnik w tej chwili sobie to buduje, reszta zajmuje się po prostu innymi rzeczami. Tutaj jeden sobie zbiera mięso, jeden sobie coś buduje, jedna sobie śpi, to jest akurat nasza farmerka. Te sobie tutaj jakoś radzą, powolutku coś tam sobie próbują kmić. Widzę też, że zostały zmienione uprawy, że teraz są takie właśnie wyższe pola, jeśli jest jakaś grządka właśnie. Całkiem okej, widzę, że też zaczęły coś tutaj robić. Nie wiem zbytnio co, ale okej. Mamy też trochę tego zboża do przerobienia, więc na pewno wrzucimy tutaj trochę właśnie, niech sobie przerobi. 9 sztuk, mąkę. Mógłbym też jej przerobić, ale to tam spokojnie, to domki sobie porobimy jakieś tak jak kiedyś i one będą po prostu sobie stacjonować w domkach, albo zrobimy taki jeden po prostu wielki warsztat, w którym po prostu do danego stanowiska będzie przypisanych kilka skrzynek, które są, no, myślę, o wiele bardziej fajne niż właśnie miejsce, gdzie będzie można kłaść zwykłe przedmioty, bo to mi wygląda tak jakby to było 2 na 2, jeśli chodzi o takie kratki. 2 na 2, może 3, nie, będzie 2 na 2, na bank będzie 2 na 2, czyli tak jakby w miejsce 4 slotów możemy wstawić sobie 32 sloty, bo tak jakby w skrzynce ustawiamy jedno na drugie. Więc na pewno sobie coś takiego porobię i będzie miało to o wiele większy sens niż właśnie robienie głupot, tak jak kiedyś, że właśnie trzeba było całe pola mieć wielkie, żeby robić jakiś magazyn. W tej chwili jest to zorganizowane zupełnie inaczej i o wiele lepiej. Domek zaczyna być budowany. Jest mniej więcej, widzę, w połowie. Nie robiłem żadnych okien, jest to niepotrzebne, no po prostu tu wchodzić i przechodzić. Także gdyby po prostu kiedyś gobliny nam się osadziły, żeby po prostu nic tu nie robiły. A ja widzę, że mogę już kolejny poziom tutaj wyciąć. Co prawda troszkę tak nie za bardzo idzie to tak jakbym chciał. O, w ten sposób. Tutaj kolejny poziom. Woda bardzo ładnie zachodzi. Nie wiem dalej, czy można w wodzie cokolwiek budować. Zakładam, że pewnie się da. Nie chcę szczerze tego robić. Bo to co kiedyś po prostu zrobiłem, to już miałem naprawdę dosyć. Po prostu takie głupie błędy. No, widzę, że stoi sobie w wodzie. Nie wiem co prawda, czy będzie mógł pływać i kopać. To już będzie pewnie ciężkie. Ale to zobaczymy. No i na razie też ma schodki. Później będzie musiał dostać drabinę. A nie wiem też, czy tą drabinę będzie w stanie po prostu, jakby to określić, czy tą drabinę będzie w stanie potem zebrać. No, wszystko przyjdzie z czasem, to na pewno. Petra Pounder. Pięknie. Potrzebujemy więcej ludzi. W ogóle zastanawiam się, czy Arwinowi, który na razie też nie ma z czym walczyć, nie dać po prostu na razie farmera, no bo on nie ma z kim walczyć, z czym walczyć, więc mógłby na spokojnie na razie zostać farmerem. I mógłby pomóc po prostu tutaj w uprawie tego wszystkiego. Gratuluję ci, Arwin. Zostałeś wspaniałym farmerem. Jesteś najlepszym farmerem na świecie. Takim powinieneś być. Jak nasze sztabki? Sztabki dalej nic, a jak nasze jedzenie? Właśnie. Modu nie spojrzałem. Tutaj jest full skrzynka. Jestem naprawdę dumny z tego. Widzę, że powinni sobie jeszcze dzielić, ale to później. To później sobie to zacznę dzielić. Tutaj w skrzynce jest już 21. Tu mamy jedną mąkę, tu mamy jedną mąkę. Tutaj mamy też jedną mąkę, co można być zdziwionym. Tutaj mamy dwie mąki, czyli na pewno jeden chleb możemy w tej chwili zrobić. Możemy trzy albo cztery chleby zrobić jakoś. Więc wrzucę po prostu w ten sposób jakoś 5 i zobaczymy, czy będzie coś dalej kraftować. Okej, ten tu wykopał kolejny poziom, są jakieś kamyki do zabrania i zobaczymy, czy jest w stanie dalej kopać po prostu. Poprzychodzili mu tu bardzo ładnie. Jest daily update i już widzę, że się załapiemy jak najbardziej. Populacja 10 i kolejna osoba. Proszę bardzo, tutaj przyszedł, co prawda musi teraz przejść przez to wszystko. Jesteś. Wspaniale, kim ty jesteś? Jesteś pracownikiem. Dobrze, czy coś specjalnego masz przy sobie? Morale masz średnie. Ogólnie jesteś taki sobie. No dobra, zabrał sobie to, żeby się po prostu szybciej poruszać. Devoted, dokładnie. Gdzieś to będzie opisane, tutaj jest, o. Plus 20%, o. To jestem w szoku. No i ten sobie tutaj ładnie kopie, pływa, kopie. Naprawdę ładnie im ta praca idzie. Ci kończą ten domek.
Te kolory widzę się takie trochę zmieniły, trochę aha, bo ja może nie postawiłem murów, tylko postawiłem ściany, tak jak tutaj. Jest to całkiem możliwe. Myślę, że jest to możliwe, jak najbardziej. No i mamy dostęp do jakiejś tam wody na pewno. Nie, jeśli by takakolwiek była kiedykolwiek potrzeba. Czy oni sobie zejdą, są drabiny, okej. Powinni to usunąć i powinienem też sobie gdzieś tutaj na początku na tym murku postawić chociażby lampy, więc te lampy sobie skraftujemy na pewno. Lampy są tutaj. Co tam, skraftuj X10 od razu. Masz chyba wysoki poziom, powinieneś dać sobie radę. O, tutaj sobie ta odkłada mięso. Odkłada sporo rzeczy, więcej mięsa, sporo chleba, czyli tu powinno być sporo tego. Tak jest, są dwa chleby. Jest to całkiem ładnie. No wcześniej chociażby można było zauważyć, że jest właśnie jakiś chlebek, czyli upieczone tam potrawy, a nie było ich po prostu. Tu jest mięso, tak? Jako meat, raw ingredients, czyli surowe. Tasty beverages, czyli jeszcze nie można tu robić żadnego piwa. Zakładam, że będzie coś takiego, będzie można robić, albo po prostu picie. I food containers i tyle. No i tutaj sobie już o wiele lepiej radzą w cztery osoby. Bo jedne zbierają zboże, drugie sobie tu orają pole. Co prawda to pole nie jest jeszcze takie idealne, jak powinno być. Ale na pewno tutaj ten Arvin, tak? Jak on się nazywał? Drzewo cały czas klikam. Tak, Arvin po prostu będzie dobrym farmerem. On będzie mistrzem farmerów i on sobie na pewno da tutaj radę. No i tutaj już jest całkiem. Tutaj widzę, że macie też pokopane, więc dam wam ostatni poziom do kopania i zobaczymy, jak później wam pójdzie. Proszę bardzo, tutaj ostatni poziom do kopania i tutaj też ostatni poziom do kopania. Nie, tu jest przedostatni poziom, bo tu jest jeden wyżej. Okej. Zaraz będą kopać, wchodzą sobie pięknie, co prawda te drzwi się niezbytnie otwierają. Ja sobie zniżę je na pewno, o, w ten sposób, żebym wszystko widział. No i tyle. Tu sobie poczekamy, aż ewentualnie może kiedyś przyjdą jakieś gobliny, może nie. Musimy też powoli zacząć karczować drzewa, więc na pewno się tym zajmę. Bo te drzewa są nam tutaj zbędne, zarówno te, jak i te. To drzewo, nie, to drzewo właściwie będzie mogło sobie tutaj stać, czemu nie? Wyślę też ich tutaj, żeby kopali. Proszę bardzo, chociażby w ten sposób. I tyle, trochę potrzebujemy tych kamyków, żeby też blacksmith mógł się czymkolwiek zająć, bo on sobie tutaj, o, łazi, znosi jakieś tutaj z pola rzeczy. Pola też nie są jeszcze do końca obsadzone, tak jak powinny być. No i właściwie tyle, szkoda, że też nie mogę pojedynczo ustawić skrzynki na przykład typowo na zboże, typowo na właśnie chociażby te całe rzodkiewki, czy... tak, chyba to miały być rzodkiewki. Chyba tak. Potem osobno właśnie na jakieś marchewki, osobno na jakieś dynie, no tak niestety bywa. Widzę też, że tego się pola pozbędę już w tej chwili, bo jest mi zbędne i tego pola też, więc powinni sobie o wiele lepiej radzić. Wchodząc tylko tu, o! Widzę, że jest w końcu pierwsza jakaś taka wspólna biesiada. Są w stanie posiedzieć, pojeść. Widzę też, że mogę dokraftować cztery krzesełka, chyba że jakieś krzesełka jeszcze mam. Mam jeszcze jedno krzesełko tutaj zrobione. Więc to krzesełko tu dostawię. Potrzebuję jeszcze trzech krzesełek, więc je wrzucę też do craftingu tutaj. Gdzie są krzesełka? Krzesełka są tutaj. Wrzucimy sobie trzy krzesełka do craftingu i wrzucimy też na pewno do craftingu z 10 takich skrzyneczek, bo są naprawdę bardzo przyjemne, kiedy zaczniemy się bawić już budowanie. Wiem, że trochę im tutaj rzeczy naraz nakładam, ale no, chcę, żeby był jakiś spory progres. Więc tak, jeszcze chcieliśmy zrobić to. Chcieliśmy zbudować miejsce, gdzie będą mogli spać. Czy to będzie w ogóle równo z tym? Tak, żeby było mniej więcej równo, okej. Będzie sobie równo mniej więcej z tym. Jeśli chodzi o tył, tutaj wszystko, nic nie zmieniamy. Więc tak, potrzebujemy jedne zwykłe drzwi, 5 okien, łóżka mamy, więc łóżka sobie zaraz zamontujemy. Dobra, dwie latarnie, 5 okien, nie ma problemu, startujcie. Ja w tej chwili sobie to zamknę. Dwie latarnie i 5 okien, proszę bardzo. Dwie latarnie takie potrzebujemy. Potrzebujemy 5 zwykłych okien. I potrzebujemy złożyć te łóżka na pewno. Oj! I już jakieś tutaj problemy są. Widzę, dobra. To podnosimy wszystkie 5, czemu nie? I takie potem wymienię na lepsze. A oni po prostu potrzebują takich łóżek, żeby je tam zamontować. Widzę, że mój pracownik już się zabrał do roboty. Bardzo pięknie, on bardzo lubi kopać. To jest po prostu kopacz nawin.
Proszę bardzo, kopacz na win jest wspaniały. Jestem dumny z niego. Teraz jeszcze blacksmith przyszedł kopać. Nie, to jest Mason. Tu jest blacksmith. A ten od razu wziął się za budowanie. Po prostu w takim tempie poleciał, że... Ostro, ostro. Dobra, skoro mamy tu zbudowane... Drzewa... Są wycinane? Na razie jest drzewo zbierane. Sporo tego. Okej, przyszedł jakiś kolejny koleś. Nie mam co prawda mu co sprzedać. Mogę mu sprzedać jedną tarczę. To jest na razie tyle. O, widzę, że to jest po 20, czyli prawie po tyle co tarczy, czyli możemy to też craftować, jeśli będziemy mieli za dużo kamienia. Całkiem fajnie to wiedzieć. Więc na pewno sobie w tej chwili dam chociażby właśnie Masonowi coś tam do craftowania. Chociaż Mason, nie, Mason na razie się zajmuje domkiem, niech się zajmuje domkiem. Lepiej jak zajmuje się domkiem, niż jak będzie coś craftował. Ona też tu widzę w tej chwili, że o, coś położy... mąkę, pójdzie, zbierze jakieś łóżko. Okej, no. Tutaj też ktoś sobie coś kopie. Nie za dużo tego jest. W tej chwili widzę, że będziemy mieli jeszcze na jeszcze jeden iron, czyli jeszcze jedno żelazo. I będziemy w stanie już niedługo skraftować sobie chociażby tą zbroję, która na chwilę obecną nie wydaje się być zbytnio potrzebna. Wydaje mi się, że to jest po prostu zbyt dużo drzew, żeby gobliny się gdzieś mogły zrespić. Nie mają po prostu miejsca. Tu jest za mało miejsca. Tu mogłyby się teoretycznie zrespić, ale... Dziwne w ogóle jest to, że się właśnie nie respią. Bo już dawno powinienem dostać właśnie informację o tym. No trudno, no to jest wiadomo. To jest gra we wczesnym, po prostu dostępnie wczesnej fazie i tyle. I nie jesteśmy zbytnio w stanie tutaj odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego to nie działa, dlaczego działa. Widzę też, że tutaj trochę tak słabo poszło. Niedługo trzeba będzie jeszcze jednego kucharza zrobić, to na pewno. Żeby zboże ogarniał, bo tego zboża no tutaj zaczyna przybywać. Widzę jedną, dwa... 3, 4, no nie, na razie jeszcze nie jest tak źle. Ale na pewno będzie w przyszłości gorzej. Ktoś mógłby też rozpalić, jeśli będzie wolny. O, lampka się zapaliła, która nie dała zbyt wiele niestety. Drzewa powoli są ścinane. Drewno powoli jest znoszone. Całkiem, całkiem przyjemnie. Tutaj jeśli można byłoby przypisać na przykład do budynku, to przypisałbym jednego strażnika, żeby właśnie tutaj stał typowo i pilnował tego miejsca. Ale w tej chwili to nie jest zbytnio sensowne. Tutaj został ostatni poziom do... wykopania, więc sobie wykopiemy ten poziom. Tutaj musimy skopać sobie wszystkie te poziomy, więc zaczniemy na pewno od tego. Potem zaczniemy od tego. Tutaj zaczniemy sobie 2 i 3. I tu tak i 4. I na pewno wejście do wody. Wyjście będzie tu. Tu postawimy drabinkę, ale to później, na spokojnie, jak ktoś sobie coś skopie. Dobra, jest już czysto. Naprawdę względnie jest czysto. Będzie można coś tutaj porobić. Zastanawiam się, czy nie porobić pól tutaj, w tym miejscu, skoro tu będzie droga. I myślę, że tak chyba nawet to zrobię. Zacznę sobie to po prostu przemieszczać, a zacznę też wstawiać po prostu im drogę. Dobrze, Carpenter ma już 5. poziom, bardzo ładnie. Jakąś taką jasną drogę, czemuż by nie? Pięknie. Niech ta droga prowadzi... no nie wiem, aż dotąd. Ucięło mi. No i tyle. Tyle jeśli chodzi o naszą drogę wspaniałą. Dobrze, musi być na szerokości 4. I musi być dotąd. Dobrze powiedziałem, musi być dotąd, bo potem odtąd może iść tutaj. Tak jest. Tu też na 4. Tutaj sobie wejdziemy już na 3. Pięknie. Okej, wygląda to całkiem, całkiem. Wygląda to naprawdę nieźle. Tak, żeby wszystko było po prostu do nas przodem odwrócone, więc od razu pociągnę sobie też drogę dalej. Tak po prostu na przyszłość, jeśli bym potrzebował. I no, będziecie zaraz mieli co robić. Powiem wam, będziecie mieli co robić. Tu będzie jakieś pole do polowania, myślę. Tu będzie pole na właśnie typowo farmy, chyba że tu budynki zrobię? Jakieś mieszkalne? No nie, na razie nie mam aż tylu ludzi, żeby porobić jakieś budynki. Tu chciałbym porobić jakieś właśnie miejsca pracy. Wszystko powolutku, wszystko sobie zrobimy. Niech kończą ten domek, jak skończą domek, to dam im właśnie to do robienia. Chociaż, kto by o to dbał, macie pracę. Jecie, więc możecie też pracować. Trochę rzeczy jest. Jak tutaj stoimy? 4. No to nie jest. Jeszcze nie poznosili.
jedzenie już jest sensownie, bo już jest, widzę, mięso, już jest jakaś tam pumpkin, jest już dynia pochowana. Tutaj jest akurat pusto, też jest pusto i tu jest 12 sztuk. To jest zboże pochowane? Też mnie trochę to dziwi, bo miała się robić mąka. A, już nie masz do robienia mąki, dobra. To ustawię ci kolejne 15 po prostu w kolejkę. Skraftuj 15 mąki i potem skraftuj sobie 5 chlebów i tyle. Skoro nie masz co robić. Poziom trzeci farmera. Pięknie. Dalej sobie nie radzą, widzę, z wszystkimi farmami. On tutaj podchodzi, zdąży jedno coś zrobić. Nie nadążają znosić i to jest najgorsze. Będę musiał mieć jeszcze jakichś pracowników, którzy po prostu to zrobią. Albo po prostu się za chwilę zwolnią i będą im tam po prostu znosić to wszystko. O, widzę, że też pozbierali tutaj sobie, więc od razu to pole im usunę, bo też już nam jest niepotrzebne w tej chwili. I to pole właściwie też nie. W ten sposób. W tej chwili najważniejsze są pola właśnie typowo zboża i typowo pola rzodkiewki i marchewki. O, w ten sposób. A i tak zresztą, jak mam zaraz je przenosić tutaj, to te pola nie będą aż takie, powiedzmy, no, sobie wspaniałe. Myślę, że moglibyśmy porobić te pola w ten sposób. Tutaj. Nie będziemy potrzebowali na pewno aż tyle marchewki i rzodkiewki, więc myślę, że ile tu jest w ogóle miejsca. Oj! A! Gro! Nie troluj! Gro, pozwól mi obrócić. O, dobrze, już. Już mi gra pozwoliła obrócić ekran. Tutaj powinno być ile? No to jest 11 i tu jest jeszcze 9, czyli mamy 20 pól, czyli na 10 pól jestem w stanie zrobić taką farmę. Dobrze, 10 pól. I tutaj będziemy sobie trzymać, nie, to dalej jedno. Jeszcze źle. Jedno dalej, czyli odtąd 10 i tutaj, tak, 10 na 10. I tu będziemy w stanie robić sobie turnip i tu będziemy w stanie sobie stworzyć chociażby, nie corn, a carrot. Proszę bardzo. I tu będzie kolejna droga dobudowana. Proszę bardzo, droga. Okej, dobra, już. Już jest wszystko dobrze. Tutaj ktoś, widzę, zaczął w końcu kopać jakieś tam poziomy. Daily update, o, tego nie mogę pominąć, więc zaraz trzeba to ogarnąć. Tu sobie zrobimy w ten sposób i tu zrobimy sobie jeszcze w ten sposób. Finish, build, start. Dobrze, pięknie. Pięknie, wspaniale. Idria, to jest ona. Więc kolejna możliwe, że farmerka. Musimy sobie teraz podziałać. Czy ty nie możesz zostać farmerką, bo niestety mój carpenter obija się troszkę. I niestety nie zrobił tutaj, proszę, motyki jednej. Ten domek, widzę, że powolutku zaczyna być stawiany. Na pewno bym wyniósł to. W ogóle tu jakieś rzeczy są poprzenoszone. Nie rozumiem czasami tego, co oni robią. Ustawię też krzesła, które zostały tutaj dorobione. Na pewno jedno krzesło tutaj, bo jest was po prostu coraz więcej i nie idzie z wami wyrobić. Proszę, w ten sposób. I ostatnie krzesełko musi znaleźć się w tym miejscu. Trzeba będzie to i tak trochę lekko przenieść, przebudować, bo no, nie zmieszczą się wszyscy. Ale widzę, że i tak chodzą po stole, więc kto by się martwił. Okej, pracownicy tu działają nad sobie nad drogą. Część sobie działa nad czymś innym. Gdzie jest mój Mason? Mason dalej buduje. To mi nie przeszkadza. Oni zajmują się dalej tym. Myślę, że powoli można ich stąd eskortować i po prostu usuwać im te pola. Te pole. Tutaj ta marchewka już nie zdąży wyrosnąć. Pozbierajcie jeszcze rzodkiewki trochę, żeby było po prostu na zapas, żeby mógł już ktoś cokolwiek gotować. Aha, czyli to tego też nie można zbierać. Okej, tyle. Zbierzcie to i lećcie na te pola, które znajdują się w tym miejscu. Tutaj miałem wam dać, żebyście robili wheat. Tak jest. Największe pola będziemy potrzebowali właśnie zboża, więc po prostu tutaj je porobię. Tutaj jest przejście na 3 i tu kolejne pole na 3. Nie jestem zbytnio w stanie, bo... O, dobra. Już się zrobiło, 11 na 11 i tu jest wheat. Okej. I to kolejne pole, jeśli chodzi o wheat. Będziemy sobie robić chlebek. Myślę, może też zrobimy kukurydzę.
Cukrzyca, pamiętam, długo rosła, ale dobra, dlaczego nie? Skoro robimy takie zróżnicowane, to zróbmy sobie też kukurydzę. I tu zróbmy też sobie kukurydzę. Będziecie mieli po prostu dużo rzeczy do ogarnięcia naraz, ale zobaczymy, jak sobie poradzicie. Widzę, że oni tu kopią, tak? Cały czas, czy już kopią? Kopią, myślałem, że już stawiają. Kończą kopać i zaraz będą stawiać ogólnie te drogi wszystkie. A oni tutaj już się pięknie zajęli, trochę tak nie za bardzo po kolei, ale zaczęli od zboża, więc najgorzej nie jest. To powinni pozbierać zaraz. Chociaż ona tu cały czas ma coś do roboty, więc z tego się cieszę. Jeszcze jednego kuka będziemy też potrzebowali, jakiegoś wykwalifikowanego. Nie 5 sztuk, a chciałem jeszcze z 10 sztuk ci dać do roboty. I potem jeszcze z 5 chlebów kolejne, powiedzmy, jakoś tak. Wszystko się buduje, wszystko się robi, całkiem nieźle idzie w tej chwili. Progres myślę, że jest całkiem niezły, plus nie ma na pewno bugów w tej chwili. O, dobrze, ty sobie tutaj pływasz w tej chwili, więc trzeba cię stąd wyciągnąć. Drabina. Proszę bardzo, niech ktoś ci zbuduje tutaj drabinę. Jest kuk na drugim poziomie, pięknie. Część zgłodniała, więc leci sobie po prostu zjeść, biorą sobie jakieś szamanko. Co wy tu bierzecie dobrego? Widzę, że mięsko poszło w ruch, mięsko. Tutaj mamy co? Co to jest, chlebek? Co ty tu niesiesz? To jest kromka chleba. Aha! To już rozumiem, dlaczego chleb jest tak ciężko zrobić, bo chleb po prostu można jeść na kromki. To na takiej zasadzie działa. Czyli chleb dzieli się na kilka kromek. Czy to będzie tutaj rzeczywiście tak pokazane? Nie będzie tak pokazane. On też wziął sobie chleb, bo nie wiem. Tak, on też, widzicie? To jest kromka chleba. A chleby dalej są dwa, bo patrzyłem tutaj. Czyli nie pokazuje kawałków. Ale jest to całkiem nieźle zorganizowane. Pięknie, dwa chleby, coś. Trzy chleby, czyli jeszcze tego jedzenia mamy naprawdę mnóstwo, więc nawet tej kukurydzy nie muszę robić, ale myślę właśnie, czy ją zostawić. Ewentualnie przerobimy ją sobie na właśnie wheat. Kukurydzę przerobimy sobie na wheat. Jedną kukurydzę zbiorą i ta kukurydza niech sobie zostanie. Jak oni tu sobie w ogóle działają? Całkiem nieźle. O, tu już droga powstaje, jak widzicie. Jasna, ładna droga. Całkiem ładnie to na pewno wygląda. Tutaj zboże jest już jakieś zrobione, tu jest już wykopane miejsce pod kolejną drogę. Myślę, że całkiem sprawnie im to idzie. Myślę też, że mogę im dać od razu kolejną drogę do robienia, żebym później po prostu nie zapomniał, a żeby oni mieli jakąś kolejkę działania. To jest na pewno ta sama droga i na pewno droga tak, żeby budowali, tak jest. I tu kolejna droga. Dobrze, tu wszystko działa tak jak powinno. I kolejna droga tutaj, w tym miejscu, oj, w tym miejscu. W ten sposób skończyłem, tak, budujcie. Ktoś przyszedł coś sprzedać, no, w końcu przyszedł ktoś z łóżkami. Zastanawiam się tylko, czy chcę rzeczywiście to robić, bo aż tak mi się tego nie opłaca. Na pewno mógłbym kupić drewno. Pytanie, czy potrzebuję drewna w tej chwili. Na pewno kupię 10 lampek, bo nie chcę mi się ich robić zbytnio. Na chwilę obecną, ale czy ja potrzebuję drewna? Drewna mam na razie full, więc chyba nie. Chyba nie, ewentualnie coś sprzedam, jeśli nie potrzebuję. Mam jedno łóżko, mam to. Mogę ci ten młotek sprzedać, bo oni mieli młotki robić. Kamieni w ogóle ile mam? Zwykłych 8, to nie jest dużo. To na pewno nie jest dużo, to mogę ci sprzedać. Chociaż nie, na razie nie sprzedaję żadnego jedzenia, bo jeszcze po prostu daily update'ów nie będę mógł robić, a boję się, że właśnie tak się stanie. No dobra, mamy wszystko. Właśnie, miałem dać komuś farmera. Tutaj przyszła jakaś, miała być farmerem, a jakoś nie za bardzo się do tego garnęła. Nie, tu jest chopper. Zbudowali mu to, okej. Skoro mu to zbudowali, to teraz tu trzeba kazać mu wykopać. W ten sposób. Na dwa, tutaj będzie na trzy. I tu będzie na cztery. Okej. To ktoś tu zaraz to przyjdzie wykopać. A jeszcze jakaś tutaj była właśnie typowo pracusiem. O, tu jest Adria, właśnie. Ty, Adria, przyszłaś, a miałeś zostać farmerem. Gratuluję ci, to jest twoja nowa fucha.
Mamy w tej chwili ilu farmerów? 5. Myślę, że jeśli przyjdzie 6, znaczy miałby być 6, to po prostu jednego wrzucimy sobie na jeszcze jednego kucharza i tyle. Skoro tutaj mamy pola, to tu będzie też musiał być gdzieś kucharz niedaleko, żeby po prostu do skrzynki wrzucali mu zboże, a on mógł to zboże od razu sobie po prostu przerabiać na mąkę i piec. Szkoda też, że nie mogę mieć dwóch kucharzy na zasadzie takiej, że miałbym ogólnie 4 kucharzy. 3 by robiło mąkę i 1 by robił chleb. To byłoby po prostu najbardziej sprawne. Ale na chwilę obecną niestety jest to niemożliwe. O, tutaj przyszedł, proszę bardzo, jeden kopać. Co wy robicie? Mi powiedzcie. Wy mi powiedzcie, co wy robicie. Ktoś mógłby wam drabinę postawić tu. Na pewno. Sami sobie możecie postawić drabinę, a no spoko. To pamiętajcie tylko, żeby tam to wykopać. Aha, bo wam się to troszkę inaczej postawiło. A, on wykopie to od razu. Sam to wykopie, a to spadnie? Spadnie. Dobrze, to to tak, a to usunąć. I proszę bardzo, wyczyśćcie po sobie. Fosę mamy ukończoną, tak jak zresztą chcieliście. Jestem ciekaw, co jeszcze byście chcieli, żebym w ogóle tutaj wybudował. Czy znacie jakieś tu jeszcze inne mechaniki? Na pewno tu będę chciał mur pociągnąć już wzdłuż tego. I tam jakoś go dalej ciągnąć w prawą stronę, tak żeby po prostu tego monumentu tu nie było. Bo teoretycznie jest to tylko kamienny monument, on tutaj wiele mi nie zrobi, ale z drugiej strony obawiam się tego, że rzeczywiście coś może się stać. W każdym bądź razie domku na pewno nie ukończyli, jeszcze zostało im trochę tutaj do zrobienia. Tam to jest zrobione, trochę rzeczy już mamy. Zboże sobie noszą, ona tu będzie niedługo miała naprawdę niezły zapierdziel, jeśli chodzi o robienie tej mąki, bo już się nie wyrabia, więc po prostu zrobienie drugiego kucharza to jest mus na chwilę obecną. No i właściwie tyle. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego odcinka. Jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Stoneheart. Trzymajcie się ciepło. No i cześć!